Serdecznie witam Państwa. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. Powiem szczerze, po tych dwóch pierwszych prezentacjach całkowicie zmieniłem swoją prezentację. Może nie całkowicie, bo slajdów nie jestem w stanie cofnąć, ale myślę, na pewno będę zupełnie starał się w inny sposób przekazać Państwu swoje doświadczenie, mimo że największym sukcesem tej prezentacji będą, jak pojawią się podobne inspiracje, jak przynajmniej ja, takich, których doznałem po prezentacji chociażby Mariusza. Muszę powiedzieć, że zastanawiam się, co by było, gdyby jednak poszedł w tym kierunku wojskowym. Myślę, że mielibyśmy w tej chwili całkowity spokój z tym, co się dzieje na świecie, a przemysł zbrojeniowy dawno już zbankrutował. Myślę, nawet bardzo dziękuję też Stefanowi, powiem szczerze, także widzę bardzo dużo analogii w tym, co on opowiadał, być może o takich startupach, które wydają się aplikacjami, które być może nie zmieniają świata, ale w jakiś sposób, w jakichś małych obszarach poprawiają. To, co ja za chwilę Państwu pokażę, może wydawać się duże, ale muszę powiedzieć, są między tym wszystkim dokładnie takie same analogie. Na samym początku już trochę zmienię to, co chciałem najpierw powiedzieć. Powiem, kim chciałem zostać kiedyś. Od momentu, kiedy ojciec kupił pierwszą czarną płytę, miałem wtedy chyba 10 lat i moje wizyty w takiej czeskiej dyskotece, już wiedziałem, że będę w życiu DJ-em i całe życie będę tylko grał. I gdybyśmy tak się teraz przenieśli o te 40 lat prawie już do przodu, to być może za chwilę będę DJ-em rezydentem jednego z lepszych nowych klubów, które powstają w tej chwili. A tak w ogóle to przez całe życie gram dla przyjaciół, gram dla przyjemności. Chciałem być też muzykiem. Do dzisiaj mam całą piwnicę pełną sprzętu. Takim jestem niezrealizowanym muzykiem, nie udało mi się niestety niczego wielkiego osiągnąć, dlatego właśnie założyłem fundację Good Time Foundation, która wspiera artystów, muzyków, nie tylko muzyków, ale też artystów. Organizuje całą masę konkursów i tym najlepszym wręczam nagrody. I tutaj właśnie widzę te pierwsze już analogie. Dokładnie w taki sam sposób analizuję te zespoły. One po wygraniu, po uzyskaniu tych pierwszych drobnych pieniędzy, kwoty rzędu 10 tysięcy za zwycięstwo w takim konkursie, rozpoczynają swoją przygodę, ja zaczynam się wtedy z nimi poznawać. Zaczynam poznawać to, czy oni są prawdziwi, czy oni nie pracują przed południami w jakichś firmach, a wieczorami tylko w wolnej chwili zmęczeni grają, tylko czy oni tylko zajmują się graniem, mają wizję, mają pasję, wierzą, że są najlepsi. I co ciekawe, chodzę na ich koncerty, patrzę, jak reaguje na to publiczność, czyli dokładnie robię to wszystko, o czym mówił Stefan, analizuję rynek, potencjalną konkurencję, chodzę na inne koncerty, widzę, jak reaguje publiczność, czy jest ta histeria, czy jest rynek, czy jest dobry produkt. Są to te same mechanizmy, dlatego myślę, że to, o czym tu mówimy, jest bardzo uniwersalne i nie trzeba brać tego do siebie, w sensie swoich biznesów. Można na to spojrzeć zupełnie w sposób uniwersalny. Nawet ten DJ, o którym dzisiaj tak sobie z tej perspektywy czasu myślę, jeżeli ktoś chciał być DJ-em, to właśnie to coś, co powoduje, że dzisiaj jestem liderem, zarządzam dużą firmą, ale uwielbiam kontakt z ludźmi i zarządzam w taki sposób, który za chwileczkę Państwu pokażę, że ludzie sprawią wielką przyjemność, jak ludzie w tym całym moim świecie się fantastycznie czują. Czyli krótko mówiąc, nie robię tego świata dla siebie. Chcę go stworzyć dla innych, jestem tak zwanym dawcą. Często pary tak się dobierają między mężczyzną a kobietą, że ktoś jest dawcą, ktoś jest biorcą. I myślę, są to najlepsze związki, natomiast w tych związkach musi panować relacja. Każdy musi wiedzieć, jaka jest jego rola i ten biorca, który często ciężko pracuje i wydaje się, ten dawca nic nie robi, że ten biorca tylko bierze, a dawca cały czas zasuwa. Jeżeli biorca będzie potrafił go uszanować, w jaki sposób mu to zrewanżować, myślę, że ten układ jest zdrowy i może tak, że to funkcjonować, bez mówienia, że ktoś kogoś wykorzystuje. Dlatego w tej chwili moi wszyscy znajomi zapraszają mnie na swoje 40, 50, regularnie gram, właściwie co 2 tygodnie, wszystkie terminy mam zabukowane. Robię to za darmo, bo są moi znajomi. Nie chcę powiedzieć, czy mnie wykorzystują do tego, bo kilkakrotnie rzeczywiście wziąłem to duże pieniądze, jak ktoś powiedział, że tam jakiś bardzo daleki znajomy słyszał o mnie i chciał, żebym zagrał i za ile zagram, no to ja nie będę też robił siebie wariata. W związku z tym powiedziałem, że jakaś jest stawka. On powiedział, że zgadza się, jak będzie super, to jeszcze dopłaci, także dopłacił 2 razy tyle, tak by się podobało. I teraz wszyscy młodzi DJ-e, z którymi też mam kontakt, pytają się, o co w tym wszystkim chodzi? Ja gram taką różną muzykę, nie rozumieją tego wszystkiego, że taki dobry DJ, czyli ten, który chce zbudować relacje, patrzy na salę, czyli gra, krótko mówiąc, to, co oni by chcieli usłyszeć, a nie to, co on sobie w domu przygotował. Czyli ja nie gram w seta, którego mam na wszystkie imprezy i po kolei włączam, nieważne jaka jest publiczność, to są ci sami ludzie,
czy mają ochotę posiedzieć, czy pogadać, to ja tak gram swoje i się nie zastanawiam, czy oni się będą świetnie bawili, tylko ja po prostu na nich patrzę, ja ich słucham, ja z nimi rozmawiam, pozwalam do siebie podchodzić, mówią, że proszą o takie nagranie, woleliby coś takiego, szybko zmieniam to, co przygotowałem, mam po prostu pokaźną bibliotekę, trzeba być na wszystko przygotowanym i każda impreza kończy się pełnym sukcesem, dlatego to jest jak gdyby takie nowe spojrzenie nawet na tego DJ-a, który nie może robić tego, co właśnie mówiliśmy tutaj wcześniej o tym, że on ma tylko swoją wizję, tak ma to być i wszyscy mają tańczyć, jak on zagra, tylko, że on jak gdyby zaprasza do spędzenia razem wspólnego czasu, nawet tak jak zapraszam pracowników do spędzenia wspólnego czasu w firmie, żebyśmy razem ze sobą tutaj pomieszkali, pobyli, a na pewno wyjdą z tego ciekawe pomysły. To coś jak gdyby ode mnie dodatkowo dla organizatorów, czego nie planowałem, ale wydaje mi się, że też dobrze byście Państwo mnie poznali, jak za chwilę będę mówił o firmie rodzinnej, o relacjach z ojcem, o tym, jak przeprowadziliśmy sukcesję, ale będę mówił na pewno bardzo, bardzo dużo o relacjach, bo niestety jest to coś, bez czego się nie da w tej chwili w nowoczesnym biznesie funkcjonować. Króciutko dosłownie o firmie. Firma założona w 1993 roku przez mojego ojca. W 1997 do niego dołączyłem i właściwie od tego momentu budujemy razem firmę. Firma przez wiele lat zbudowała całą masę różnego rodzaju obiektów, głównie przemysłowych na terenie Polski. Natomiast była to typowa budowlana firma, zarządzana w sposób, że tak powiem, folwarczny, twardą ręką ojca, który też szybko wybił mi DJ-ską karierę. W związku z tym, z jednej strony no, nie mając innych pomysłów na życie, z drugiej strony mając rodzinę, myślę specjalnie miałem wyboru. Natomiast taka przynajmniej jest moja filozofia, cokolwiek robię, czy gotuję, czy się bawię, robię, staram się to wszystko robić w sposób szczery. Tu mówiliśmy o tym, żeby nie budować relacji bez potrzeby, czy żeby nie tworzyć jakichś sytuacji, które niczego nie wnoszą. Jak już z kimś jestem, jak już coś robię, to robię to po prostu porządnie. W związku z tym skupiłem się na tym budownictwie przez jakiś czas, ale już myślałem, jak je zmienić. Co zrobić, żeby ono było inne, żeby to nie było nudne, żeby to nie było budowanie bez sensu, jakichś budynków beznadziejnych i żebyśmy tylko gadali o tym budownictwie. Także byłem zawsze w firmie inicjatorem wszelkiego rodzaju pomysłów. To mnie ciągnęło na jakieś targi, wystawy, także firma z tej firmy, którą no, ojciec określał mianem małej firmy, pozostańmy taką małą firmą, nie chwalmy się tym, co robimy, będą najmniej zazdrościli, będą nam pracownicy zazdrościli, dzieci będą nasze chodziły z ochroniarzami, będą o nas pisali w gazetach, a my tego rozgłosu nie potrzebujemy, zaróbmy tylko dla siebie i to w zupełności wystarczy, żeby życie swobodnie przeprowadzić. Niestety czasy się zmieniły, dlatego też sukcesja w firmie. Dzisiaj nie można w firmie robić tego, co się robiło być może nawet rok temu. Dzisiaj już trzeba myśleć o tym, co będzie firma robiła za 10 lat, o tym też tu przed chwilą mówiliśmy. Ta dłuższa perspektywa powoduje wykonywanie już jakichś zwrotów czy pewnych ruchów, które mogą przyczynić się do tego, że w przyszłości firma nie zbankrutuje, bo pojawi się na przykład w danym obszarze deficyt na z punktu widzenia popytu na usługi, które świadczymy. W związku z tym mobilność, elastyczność jest myślę tutaj wielką przewagą, ale przede wszystkim innowacyjność i swój, dosłownie swój pomysł na biznes, który jest niekopowialny, jest tym błękitnym oceanem i możemy na bazie niego budować z jednej strony coś fantastycznego, bo coś, czego jeszcze nie było, czyli taki startup, ale w wersji bardzo dużej, a z drugiej strony zarażać tą wizją swoich ludzi, bo ci pracownicy firmy budowlanej też chcieliby pracować w ciekawej, fajnej firmie. Myślę, nie przeszkadza im, że prezes jest DJ-em i czasami gra na jakichś imprezach, a wręcz mamy często sposoby do sposobności do pogadania o czymś, mówiąc o tym, że na wszystkich integracyjnych imprezach firmowych dokładnie pełnią tą samą rolę. Czy to jest impreza taka naprawdę stricte szkoleniowa, gdzie tam wszyscy rano nie mogą wstać do godziny 12, czy impreza dla rodzin, dla przyjaciół, dla dzieci, którą robimy przed południami, dokładnie zajmuję się tym samym. Organizuję, jestem konferencjerem, zabawiam wszystkich, gram, jest muzyka, jest to mój świat po prostu, którym bardzo, bardzo żyję. Na dzień dzisiejszy jest to 90 osób, czyli relatywnie niedużo, czyli nie jesteśmy też taką typową firmą budowlaną, która ma tysiące maszyn, tysiące ludzi, ale raczej zarządzamy inwestycjami, zarządzamy budowami w oparciu o podwykonawców, czyli mamy bardzo silnie zbudowaną tą ten szczebel zarządzający inwestycjami. Kilka rzeczy, byście Państwo zrozumieli, o czym w ogóle rozmawiamy, o jakiej skali mówimy inwestycji, do czego zostałem gdzieś tam w młodzieńczym wieku przez ojca zmuszony, żebym tym się zajmował, ale z drugiej strony przeradziło to się w moją wielką pasję. Pasję między innymi związaną z tym, że mogę poznawać ciekawe ludzi, ciekawe biznesy,
i stworzyłem zupełnie nowy model obsługi klienta. Jeden z takich projektów, Środa Śląska, największa fabryka katalizatorów, najnowszej generacji katalizatorów, która powstała dla niemieckiego koncernu BASF. Według PAIS-u była to największa inwestycja zagraniczna, która w 2014 roku była robiona, wykonana właśnie przez taką właśnie małą firmę jak WPIP. I teraz będę starał się trochę wprowadzić też wątek różnic kulturowych, które być może niektórym z Państwa mogą się przydać w biznesie. Pokażę te przykłady przekrojowe, nie będę wszystkich 200 inwestycji wymieniał. Firma BASF, jak zdajemy sobie sprawę, gigantyczny koncern, potężne procedury przetargowe i wygrywa mała firma. Wygrywa dlatego, że mimo, że nie była najtańsza, co jest w ogóle ewenementem, powiedzieli nam wprost, że nie jesteśmy najtańsi, co ich dziwi w ogóle, że takie duże koncerty są tanie, a my jesteśmy na trzecim miejscu. Wygraliśmy dlatego, że nagle okazało się, że firma BASF w swoich korzeniach, prawie tam 200-letniej historii, jest firmą rodzinną. Rodzinną w tym sensie, że poprzedni właściciele wtłoczyli w firmę pewne wartości, które w swoim testamencie przekazali, żeby były kultywowane. I ta firma naprawdę funkcjonuje niesamowicie. Ludzie, z którymi się rozmawia, są otwarci, uśmiechnięci, chętni do rozmowy. I myślę, moje towarzystwo im bardzo się spodobało. Zupełnie czegoś nowego, świeżego, być może nie koncernowego. Tutaj jest prezes firmy, a tam w koncernie być może nie prezesi, bo przecież nikt nie przyjedzie tam z Niemiec czy skądś ze Szwecji, tylko raczej będą to przedstawiciele regionalni, osoby któreś tam powiedzmy w kolejności. I w momencie, kiedy powiedzieli, że po długich rozmowach sami są zaskoczeni, jak do tego doszło, w sumie chcieli, żeby to nasza firma to wykonała, powiedzieli, że mają do nas tylko jedną, wobec nas jedną obawę, że jesteśmy za mali, po prostu za mali. Normalnie w świecie jesteśmy za mali i boją się, czy damy radę to zrobić. Ale stwierdzili, że są już po wewnętrznym, jak gdyby takim spotkaniu na najwyższym szczeblu zarządu. Jeżeli podpiszemy z nimi taką klauzulę, że zobowiązujemy się, że w tym samym czasie nie podpiszemy podobnej wielkości kontraktu, który mógłby w jakikolwiek sposób zakłócić nasze skupienie się na tym jednym konkretnym temacie, to oni są z nami gotowi podpisać taką umowę. Także ku zaskoczeniu rynkowi relatywnie mała firma wykonała taką potężną inwestycję około 40 tysięcy metrów kwadratowych z magazynem wysokiego składowania o wysokości 36 metrów, z jakimś gigantycznym sejfem platyny. Wykonała tą inwestycję w 12 miesięcy zgodnie z terminem. Przy okazji budowa była najlepszą budową, najbezpieczniejszą budową w Polsce, zdobyła pierwsze miejsce w 2014 roku, a ja odebrałem z rąk zarządu firmy BASF nagrodę za najlepszego w ogóle wykonawcę, który mi się w tej chwili kiedykolwiek pojawił w historii, co świadczy o tym, że niewielkość jak gdyby decyduje o sile firmy, czy o tym, co jest w stanie wykonać, ale ludzie, którzy za tym stoją, ich ambicja, cel, o którym tutaj mówiliśmy, wyznaczony. Rynek mówi o tym, że prawdopodobnie dołożyliśmy do tej inwestycji masę pieniędzy, wzięliśmy to za darmo, mówią już o tym, że to była trzecia oferta w kolejności. Firma BASF dała nam 3 gigantyczne bonusy finansowe, żeby nas dopingować do osiągnięcia celów, które nam wyznaczyli. To było też niesamowite. Poznanie, gdyby niemieckiego inwestora od takiej innej, zupełnie miękkiej strony, takiej bardzo przyjaznej, normalnej, tak? Wydaje mi się, ta marchewka jest też bezcenna w budowaniu pewnych relacji, szczególnie z podwykonawcami. Nagradzanie ludzi za coś, co wykonali, stając naprawdę na rzęsach, jak to się mówi, żeby sprostać satysfakcji klienta. Praca w usługach naprawdę jest ciężką rolą, bo spotykamy na swojej drodze przeróżnych ludzi. Każdy z nas kogoś by wolał, kogoś by preferował. Nie zawsze jest nam to dane, natomiast to, co mówiliśmy, pewna forma mimo wszystko otwarcia się, stwierdzenia, że w tym miejscu, w tym czasie otwieram się na tego człowieka, staram się dostrzec z nim dobre cechy i w tej firmie przyszłość wartą zaryzykowania współpracy, myślę, może dać bardzo duże efekty. Może króciutko, firma CCC, znany Państwu z kolei polska prywatna firma, która w niesamowitym tempie stała się gigantem na rynku obuwia. W tej chwili nie 6 tysięcy, a 60 tysięcy par obuwia dziennie wyjeżdża z tego zakładu dzięki w pełni zautomatyzowanemu centrum dystrybucji, które właśnie wybudowaliśmy dla nich. Wewnątrz znajduje się magazyn typu mini load, który obsługuje bez konieczności wykorzystywania ludzi, sam segreguje i przygotowuje paczki do wysyłki. Jest to największa w tej chwili dystrybutor obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. I była to jedna z pierwszych inwestycji, gdzie już te technologie, o których ja myślałem, udało mi się przekonać do tego inwestora. Na ten czas była to jedna z największych ścian paneli fotowoltaicznych zamontowanych w Polsce, na którą klient dostał bardzo dużą
dotację finansową. To było zupełnie zderzenie, zupełnie ludzie. Bardzo się polubiliśmy. Szefowie CCC są maniakami wręcz kolarstwa. Także się otworzyli trochę przede mną, powiedzieli właściwie, że ta firma ich tak do końca aż tak nie interesuje. Kolarstwo to jest coś. To zrozumiałem, że mam do czynienia z normalnymi ludźmi po prostu, no, ale musieliśmy wejść na ten poziom rozmowy, jakiejś kolacji, otwarcia się, żeby zeszło to pierwsze wrażenie jak gdyby no, rozmowy biznesowej na relacje typowo ludzkie, gdzie stwierdziłem, powiedziałem, że ja chętnie tam zagram na otwarciu i będę mówić, co tam się dalej później z tym wszystkim działo. Natomiast jest przyjaźń, dzwonimy do siebie, często sobie myślimy, przy okazji jakichś przyjazdów odwiedzają oni nas, my ich na jakąś taką symboliczną kawę. Jest to bardzo, bardzo fantastyczny poziom relacji. Inny zupełnie przykład, dlatego staram się takie skrajne pokazać. Hinduska firma Flex, która we wrześniu wybudowała fabrykę produkującą folię opakowaniową do takich produktów jak chociażby proszki do prania czy chipsy. Często te bagi mają w środku jakieś takie metaliczne wypełnienia, żeby ten produkt przetrzymał dłużej, czy mógł być tłusty i tak dalej, tak dalej. Niesamowita technologia. Natomiast zderzenie kulturowe takiego, którego jeszcze w życiu nie przeżyłem i powiem szczerze, do dzisiaj nie wiem, jak się wyplątać z tych dalszych realizacji, bo klient jest z nas zakochany. Dostaję przy każdym spotkaniu od niego jakiś krawat słonie czy jakieś inne gadżety słodkie. Jest po prostu miłość, ale to jest klient, na którym nigdy nie można zarobić, złotówki nawet. Hinduska natura chyba na to nie pozwala, ale z drugiej strony spotkałem się niestety z sytuacjami, kiedy ta ich kastowość, czyli to, co jakby kultywują z punktu widzenia religii i wychowania, no wręcz zagrażała status quo mojej firmy, czyli zacząłem bronić moich ludzi. Oni nie chcą z nikim rozmawiać, tylko ze mną, bo ja jestem na tym samym poziomie, co oni. Proszę nie przyprowadzać kobiet, nie chcemy żadnych dziewczyn tutaj w jakichkolwiek rozmowach. Nie będziemy o żadnych szczegółach technicznych z nikim rozmawiali, tylko ze mną. Ja często do takich rozmów strategicznych potrzebuję zespół, który będzie razem ze mną funkcjonował. Także odbywało to się naprawdę w bardzo dla mnie dyskomfortowej sytuacji. Mimo, że to była tak trochę marchewka, ale nie finansowa, czyli ten krawat. Byłem na jakimś weselu w Indiach i no, po prostu zmiękczyli mnie totalnie. Byłem bezbronny i jestem do teraz bezbronny, bo co chwilę mówią, że będą teraz drugą fabrykę budowali, znaczy już drugą wybudowali z nami, a w tej chwili chcą trzecią budować, a już mówię, że nie chcę, naprawdę nie chcę dla nich budować, bo na dwóch dopłaciłem. Jak oni to robią, to nie wiem. To jest właśnie to coś, że czasami coś komuś trzeba dać od siebie, tej marchwi cały worek i on wtedy jak gdyby już jest ogłupiały. No, po prostu się poddaje i mówi, no dobrze, niech tak już do końca życia zostanie. Ale kiedyś w rozmowach z nimi zasugerowałem nawet, że nasza firma, że może dobrze by jeszcze, jak będą robili następną fabrykę, jakiś przetarg zrobić, zaprosili może ceny, rynek, my sami nie wiemy, czy te ceny dajemy dobre, czy złe. Mówię, na pewno rynek przyśle jakieś wysokie ceny, no to wtedy będziemy też te ceny mogli podnieść. Mówię, nie, w ogóle rynku nie pytamy, tylko z wami chcemy robić. Zawsze jest ta sama mowa, co było poprzednio i ta sama cena, co było poprzednio, nic nie zmieniamy. I mówią, że to jest religia. Religia im tak właśnie nakazuje, żebym się na nich nie obrażał. Religia mówi, że jak oni nagle z kimś zerwą relacje, które zbudowali, czyli czytaj, właśnie mówiliśmy o tych relacjach takich bezsensownych, które się buduje tylko po to, żeby wziąć wizytówkę, a z nich nic nie wynika. Tylko w ich religii, jak ktoś z kimś zbuduje relacje, to ona jest na całe życie. Gdyby oni wybrali innego wykonawcę, to tak by, nie wiem, zaprzeczyli swojej religii temu, co wyznają. Oni muszą z nami to do końca życia już kontynuować. To jest o tak zwanych długofalowych relacjach z klientami, jak je zbudować. Chętnie tutaj udzielę w przerwach wszelkich informacji, jak pracować z Hindusami, gdy Państwu taki klient się zdarzył. Ja tylko powiem, że oni są też wbrew pozorom bardzo chłonni, powiedzmy, polskiej kultury i w którymś momencie, ponieważ też to kultywuje akurat, nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę na samym początku, było napisane, że firma jest miksem tradycji i innowacji, jak gdyby, tak? Bardzo dużo cech, które wtworzył, jak gdyby wdrożył do firmy mój ojciec, cały czas kultywuje, czyli naprawdę robimy te wszystkie kamienie węgielne. Nie wiem, czy Państwo wiecie, na czym to polega taka uroczystość. No w każdym mamy taką kapsułę czasu, do której pakujemy tam gazetę, jakąś walutę, kto był prezydentem, inne informacje, to zakopujemy w miejscu, gdzie powstają fundamenty i każdy z naszych obiektów taką kapsułę czasu i ten tak zwany kamień węgielny posiada. Ponieważ to był dla mnie wtedy nowy klient, po raz pierwszy z tym współpracowaliśmy, powiedziałem, że taki jest zwyczaj w Polsce. Czy oni widzą coś przeciwko, żebyśmy taki kamień tam wkopali, jakąś kapsułę czy coś? Mówi, nie, to religia zabrania, jakie kapsuły, nie? No mówię, dobrze mówicie, to my zorganizujemy tą uroczystość. I to właśnie jest ta uroczystość. Ta uroczystość kosztowała chyba z 20 tysięcy złotych, nie, którą zaproponowałem.
bo musieliśmy wykopać gigantyczny dół, bo taka jest właśnie według sztuki Feng Shui, to musiało tak się odbyć, a nie inaczej. Gigantyczny dół, cały ten dół wyłożyć poduszkami z Ikei, z jakichś materiałów, włókien, sukien. Wszyscy musieliśmy ściągnąć buty, żeby w ogóle tam wejść, także też przy okazji tutaj szczególnie panom polecam, jak się takie uroczystości na wysokim szczeblu idzie, trzeba się do tych skarpetek przyłożyć niestety, żeby one były jak spod igły, jak to się mówi. Bo powiem szczerze, no było trochę tam wstydu przy nawet władzach tam lokalnych, ale nie będę jak gdyby o tym mówił, ale to są też takie drobiazgi, o których czasami mówię, takie wpadki, nie? Że człowiek jest elegancki, ma krawat, biała koszula i nagle mówi, ale proszę ściągnąć buty, nie? I nagle, a czemu? No proszę ściągnąć buty, nie? A ja nie ściągnę, nie? A proszę ściągnąć, a ja nie ściągnę, nie? I to jakieś tam te skarpetki w jakieś słoniki, nie? Albo jakieś różowe, albo inne, albo z dziurami, nie? Po prostu. Oprócz tego dołu, który tu Państwo widzicie, na szczęście nie na mój koszt przyleciał pastor, specjalny pastor z Indii, który odprawił 7-godzinną ceremonię. Ta 7 godzin, przyjechała żona jeszcze właściciela tej fabryki i przez 7 godzin siedzieliśmy, słuchajcie, po turecku. Jak po 7 godzinach chciałem wstać autentycznie, nie byłem w stanie w ogóle ruszyć nóg. Nie? Ja nie wiedziałem, czy ktoś wyniesie stamtąd, nie byłem w stanie w ogóle chodzić. Proponuję sobie w domu kiedyś 7 godzin przed telewizorem posiedzieć po turecku. Jest niemożliwe, żeby w ogóle się ruszyć. Także byliśmy wszyscy sparaliżowani. Ale podczas tej uroczystości odmówione zostały wszystkie chyba tam akty, które są już do odmówienia. I wlewaliśmy po kolei, oprócz tam mleka koziego, jakichś przypraw, no wszystko wleciało do tej jamy. I myślę, że jak to ci kosmici tam za ileś lat odkopią, czy jakieś następne generacje będą mieli chyba tam, no nie wiem, wielką plamę, bo jednak muszę powiedzieć, te nasze kapsuły czasu są takie no bardziej szczelne i no coś z tego zostaje, a tam po prostu leciało to wszystko w piach. Ale tym niemniej zostało wezwanych na uroczystość, zostały wezwane cztery bóstwa, cztery duchy, jak gdyby, które odpowiadają za powodzenie tego typu inwestycji. I jest to dla mnie niesamowite, bo się okazało, że Hindusi mają 5 fabryk na całym świecie, które przeżywają w tej chwili gigantyczną traumę z uwagi na spadek jak gdyby popytu na ich produkty. I wszystkie 4 fabryki praktycznie bankrutują, a nie można zatrzymać procesu produkcji, bo to jest ciągły proces produkcji folii. Właściwie ona produkowana jest 24 godziny na dobę. I ten zakład w tej Wrześni jest jedynym zakładem, który najlepiej się rozwija i osiąga największe zyski. W związku z tym musimy w tej chwili wybudować dla nich kolejny magazyn, bo te wszystkie fabryki będą dostarczały do tego magazynu w Polsce swoje wyroby, żeby już je produkować na stok w tym okresie przejściowym, nazwijmy to. I jak spotykam się z Hindusami, to jest dzięki tej właśnie uroczystości, żeśmy zrobili ten kamień węgielny, dlatego polecam czasami, żeby w ramach tego flirtu z klientem wyróżnić się czymś innym, czymś, co rzeczywiście, o czym się długo pamięta. To buduje, mówię, przyjaźnie na całe życie, które no, różnie się mogą skończyć. Nie zawsze przyjaźnimy się w końcu z kimś dla pieniędzy, dlatego też traktuję w ten sposób tą realizację, inwestycje. Firma Tulem, może muszę przyspieszyć, żebym się jak gdyby na tym tutaj nie skupiał. 15 realizacji w całości przeniesie do Polski swoją produkcję. Robimy też dla firm rodzinnych, dlatego to powiedziałem. To jest, pokazuję Państwu takie przykłady, gdzie w przypadku firmy Tule byliśmy tym, który pomagał im przenosić całą produkcję do Polski. W przypadku rodziny państwa Adamkiewiczów, którzy są rodzinną firmą, właścicielami firmy Adamet, zbudowaliśmy laboratorium R&D, w którym jak gdyby produkują w tej chwili przygotowują, badają swoje leki. Rynek ten przeżywa naprawdę gigantyczny rozkwit i myślę, że rozmawiam tu także o inwestycjach. Jeżeli ktoś inwestuje na giełdzie, myślę bardzo mocno warto by zastanowić się nad inwestycjami właśnie w farmację. Nie znam do końca jak gdyby tego rynku, ale mogę tylko powiedzieć właśnie z rozmów takich lunchowo-obiadowych, kolacyjnych z Adamkiewiczami, że większość tych leków, które my dokładnie znamy, czyli chociażby tych prostej aspiryny bajerowskiej, czy takich, które od lat są jak gdyby kanonem leków, w najbliższych latach kończą się ich jak gdyby patenty. I cały świat w tej chwili zaczyna pracować nad tym, żeby na bazie tych samych składników, które wiadomo są dostępne, tak, wiemy jaki jest skład tych leków, będzie można wyprodukować swoje leki. Czyli krótko mówiąc, wyprodukując lek w tańszej cenie, gwarantując ten sam skład, można wejść w tej chwili na gigantyczny wręcz rynek, światowy rynek leków. Dlatego tak silnie rozwijają się w tej chwili polskie firmy farmaceutyczne. Modernizowaliśmy też jakieś centrum NFZ-u, to jest w ogóle historia, tu już nie będę mówił o stratach,
ale zrobiłem to dlatego, że rzeczywiście poznałem panią Beatę, nie chcę tutaj jakby więcej szczegółów mówić, wspaniałą, przepiękną kobietę, która mnie naprawdę tak urzekła swoją pasją jak gdyby pomagania ludziom. Przez lata była pielęgniarką, zwykłą pielęgniarką i taki startup właśnie zrobiła. Mając, nazwijmy to, przyjaciela, który gdzieś tam wiedział, jak ten NFZ rozdaje te pieniądze, że dużo taniej zamiast hospitalizować ludzi starszych na przykład w szpitalu, którzy nie wymagają jakiejś takiej niesamowitej opieki, no wymagają podłączenia do urządzenia, żeby to urządzenie po prostu ich odczytywało dane, żeby w razie czego no, mieć kontakt czy mieć jakąś informację o ich stanie zdrowia, to po co to robić w szpitalu, jak można to zrobić w ich domach? Czyli wstawić im urządzenia do domów, do ich domów i po prostu monitorować cały czas ich pracę. Czyli oni mieszkają sobie ze swoimi dziećmi, mieszkają z wnukami, leżą sobie gdzieś tam, chodzą z jakimś urządzeniem do toalety, oglądają telewizję i praktycznie koszt takiego pacjenta jest o połowę niższy niż hospitalizacja w szpitalu. W związku z tym zdobyła bardzo szybko jak gdyby na to środki, rozkręciła niesamowity biznes, a to, co w tej chwili budowaliśmy, to okazało się, że jednak część tych dzieci, tych rodziców, którzy chodzą z tymi urządzeniami, tam wloką za sobą te kable, jednak stwierdziło, że jest to uciążliwe i chętnie by nawet dopłacili, żeby ten tata do takiego miejsca poszedł, nie nazywajmy to szpital, ale takiego miejsca, gdzie oni tam się wszyscy będą poznawać, będą jakieś restauracje, jakieś spa i będą sobie tą swoją starość w swoim rytmie spędzali. Właśnie taki jak gdyby ośrodek rehabilitacyjny powstał, może mniej szpital, ośrodek rehabilitacyjny. A teraz o moich dziwnych pomysłach, jak zacząłem jak gdyby kierować swoją uwagę związaną z tym, czy mogłaby się firma zajmować, jak gdyby można powiedzieć tak brzydko, macałem ten trochę rynek. Oprócz wielu tematów związanych z automatyzacją procesów, o których już wtedy myślałem, o tym, żeby jednak nie budować tylko fabryk, ale żeby je też automatyzować, żebyśmy byli uczestnikami tych procesów produkcyjnych, zająłem się takim projektem i jest to, stworzyliśmy jak gdyby system BHS, czyli Baggage Handling System na poznańskim lotnisku Ławice, na drugim terminalu. Nie byliśmy nawet generalnym wykonawcą tego lotniska, ale stworzyliśmy system, który rozpoczyna się na stacjach check-in, kiedy Państwo odstawiacie bagaż na taką wagę, to ta waga już jest wagą firmy WPIP, tam są nawet takie logotypy nasze, jak będziecie w Poznaniu, zapraszam, żeby sobie rzucić na to okiem i ten bagaż zważony jedzie naszym systemem do takiego sortera, jak tutaj widzicie i ten sorter sortuje te bagaże na poszczególne trasy wysyłkowe, a z kolei na karuzelami te towary wracają. Dodam tylko, że ten sorter jest no, high-techem na skalę, myślę, tutaj już światową, jeżeli chodzi o to rozwiązanie, które wykonaliśmy. Czas reakcji to jest 2 godziny, gdyby cokolwiek się na lotnisku stało. Powiem szczerze, mój ojciec, jak o tym usłyszał, że taką umowę podpisałem, to nie wierzył w ogóle własnym oczom. Kto tam będzie przy telefonie, tym gorącym telefonie, cały czas siedział i czekał na tą reakcję serwisową, gdzie tu lotnisko właściwie i kwestia, nie wiem, samolot wyleci, nie wyleci. Ten system działa praktycznie już chyba 3 lata czy 3,5 roku. Ja nie przypominam sobie, żebyśmy mieli kiedykolwiek jakąś reakcję serwisową. Oprócz tego, że być może tam kurtuazyjnie mamy jakieś przeglądy za jakiś czas. A to dlatego, że system napędzany jest, znaczy ten cały system tych tacek, które tak się przechylają i zrzucają ten towar, jeździ na takiej szynie indukcyjnej. Czyli ta szyna, tak, te japońskie pociągi, potrzebuje tylko i wyłącznie prądu, żeby to wszystko jeździło. Nie ma prądu, nie jeździ, to nie jest wtedy nasza wina. W związku z tym tu nie ma co się zepsuć, jak gdyby, jeżeli któraś z tych tacek nagle z jakichś względów czystej mechaniki przestanie funkcjonować, ona jest wyłączona z podawania kolejnych bagaży, jak gdyby nie jest niewidoczna przez system. My dostajemy wtedy informację, że przy najbliższej interwencji serwisowej proszę przyjechać, nie wiem, jutro, pojutrze, żeby tą tackę jakoś sprawdzić czy wymienić. Także tak to wszystko funkcjonuje, zostało to przemyślane, zorganizowane i to są też projekty, które, mówię, no, taka firma jak nasza podjęła jak gdyby to wyzwanie. Tutaj wprawdzie nie było kamienia węgielnego, ale jak widzimy było też grubo. I powiem szczerze, przez chwilę się o naszej firmie mówiło, że może w tym kierunku gdzieś lotniskowym pójdziemy. Natomiast w międzyczasie zrobiliśmy bardzo dużo innych rzeczy, czy jakieś linie, chociażby tutaj linie 7 samochodowych dla firmy Faurecja, 4 linie 7 samochodowych dla Forda S-Maxa. Byłem no, niesamowicie zaangażowany w te wszystkie projekty, czy centra dystrybucji części samochodowych. No, tych tematów jest cała masa, nie będę jak gdyby na tym się zatrzymywał.
Później zacząłem się bardzo też interesować laboratoriami, strefami czystymi, czyli tym wszystkim, co podnosi standard, chroni życie, jak gdyby powoduje, że można przeprowadzić pewnego rodzaju operacje. Był to okres, kiedy pojawiły się te wszystkie problemy na granicach, czyli ten węgling, SARS, czarna ospa. Był taki moment, kiedy w Polsce szukano firmy, która podejmie się wykonania referencyjnego laboratorium, gdzie można by taką krew, powiedzmy, zarażonych pacjentów badać. Nie było takiego laboratorium. Także też, jak usłyszałem o czymś takim, pierwszy podniosłem palec, mimo że ta wiedza była, no nie ukrywam, jeszcze wtedy niezbyt wielka. Ale wykonaliśmy to laboratorium. Jest to w tej chwili najlepsze laboratorium w Polsce. Tutaj widzicie wnętrze tego laboratorium. Są śluzy podawcze dla materiałów, śluzy wejściowe dla personelu. To są takie śluzy, które montuje się w elektrowniach atomowych. Własne stacje dezynfekcji ścieków. No bardzo skomplikowany projekt. Nie chciałbym o tym mówić, ale chciałem tylko powiedzieć, że to były kierunki, kiedy zacząłem bardziej interesować się tym, jak na tym lotnisku właśnie pomóc ludziom, jak to powinno być zorganizowane, żeby ten bagaż się komuś nie zgubił. Jak to zrobić, jak będzie zarażona krew, żeby ten, który bada tą krew, się nie zaraził. Tak zacząłem myśleć kategoriami, jak zrobić, żeby tym ludziom to, co wykonamy, ułatwiło pracę, czy zapewniło im dużo większe bezpieczeństwo. To wszystko spowodowało, że doszliśmy do takiego momentu w firmie, kiedy moja głowa z tysiącem pomysłów i ojciec w tej chwili w wieku 70 lat, no podjęliśmy decyzję o tym, że najpierw dwa lata wcześniej o tym, że zamieniamy się stanowiskami, czyli ja zostaję prezesem, on wiceprezesem, ale to kompletnie nie przyniosło żadnego jak gdyby efektu. No było to samo, co było. Cały czas ze sobą walczyliśmy o to, w jakim kierunku powinna rozwijać się firma. I myślę, dopiero taka szczera rozmowa, znowuż relacje, które gdzieś tam w tej firmie utraciliśmy, bo jednak no biznes zabija, nie ukrywam, zabija takie podstawowe relacje. Stwierdziliśmy, że on nie widzi się w roli numer dwa w firmie. Przyszedł czas, kiedy ja muszę zostać sam i mogę dalej tą firmę prowadzić tak, jak mi się podoba. Chciałbym tylko, żeby dalej było to kontynuowane, żeby były te same wartości w firmie, żeby firma się nie zapomniała i żeby walczyła o ludzi, żeby ludzie nadal mogli mieć miejsca pracy. W związku z tym, po kilku z konferencji, w których brałem udział dla firm rodzinnych, postanowiłem zmienić model firmy na zarządzaną poprzez, może nie tyle model firmy, ile sposób zarządzania firmą, zarządzanie przez tak zwane wartości. I krótko mniej więcej na czym to polega. Może jeszcze zanim o tym opowiem, zainspirowała mnie firma Raben. Nie wiem, czy Państwo znacie, firma kurierska. Byłem też na jednej z konferencji. Ta firma właśnie otrzymała nagrodę za firmę, która właśnie wdrożyła w swoich strukturach zarządzanie przez wartości. Bardzo mnie to zainteresowało. Poznałem się z państwem Rabenów. No nie chcę powiedzieć, przyjaźnimy się za duże słowo. Spotykamy się, bardzo dobrze się znamy, często widzimy się na konferencjach i właśnie w takich kuluarach rozmawiając o przyczynach, jak w ogóle, jaki jest sens tego, bo sam nie byłem przekonany, powiedzieli mi po prostu krótką historię, że dla nich jak gdyby sprzedawcą jest ten dostawca tej paczki na samym końcu tego przewodu pokarmowego i bardzo często było tak, że ten dostawca tą paczkę, nie wiem, rzucał, był niechlujnie ubrany albo niesympatyczny dla tego, który tą paczkę dostawał i ludzie spontanicznie gdzieś tam w jakichś ankietach pytani przez Rabena, mówili, że Raben zszedł na psy po prostu, tak? No przychodzi jakiś cieć tutaj, rzuca paczkę, a w tej paczce nie wiadomo, co tam się znajduje. Rzuca paczka, idzie dobra, idzie do widzenia. W związku z tym Raben powiedział, mając 2000 ludzi w Polsce, ja nie jestem w stanie nimi zarządzać, ich zmusić do tego. Ja nawet ich nie biorę udziału nawet w jak gdyby rekrutacjach, tak? No przychodzą ludzie, HR zatrudnia, jak im wbić do głowy, że właściwie on jest najważniejszy dla mnie, tak? Ten, który najmniej zarabia, jest najważniejszy. Nie prezesi, tylko ten, który właśnie ma kontakt z klientem, dokonuje tej transakcji, po której klient wystawia ocenę i ewentualnie dalej rekomenduje. No i właśnie prowadzenie tych wartości spowodowało, że ta firma odżyła. W tej chwili Raben naprawdę ma doskonałe notowania i myślę, że to mnie gdzieś zainspirowało do tego, żeby pracownikom w trochę inny sposób pokazać, na czym mi bardzo zależy, co jednocześnie mi z kolei ułatwia no, te wszystkie moje, jak gdyby rozwój tych moich pomysłów. Jak widzicie Państwo, no, do wartości można sobie stworzyć całą masę. Te wartości na pewno bardzo mocno pomagają w jakichś trudnych chwilach czy w podejmowaniu decyzji. To jest bardzo ciekawe.
że jak nie wiemy rzeczywiście, co zrobić, sięgniemy do naszych wartości, czy to się wpisuje w nasze wartości. Mówiłem tutaj o Hindusach, tak? Ewidentnie wpisuje się dalsza współpraca w nasze wartości. Musimy tą relację w jakikolwiek sposób uszanować, natomiast musimy pracować nad tym, żeby ten biznes oczywiście był dochodowy, bo jakąś tam nadrzędną wartością na pewno jest firma i jej standing finansowy. I teraz krótko o tych wartościach. Mamy cztery wartości. Pierwszą wartością jest biznes oparty na trosce o klienta. No być może wydaje to się wręcz trywialne, tak? No każdy może powiedzieć właściwie, no nic innego nie robimy, tylko troszczymy się o klienta. Natomiast dla mnie ta troska o klienta jest to zupełnie inny poziom, to jest dużo wyższy poziom. To jest to, co mówiliśmy tutaj przed chwilą, o czym mówi Mariusz. My musimy najpierw zbudować relacje z klientem i to nie takie na szybko, na dzisiaj, tylko na wiele lat. Musimy spowodować, żeby on się przed nami otworzył. On przecież musi nam o swoim biznesie opowiedzieć, tak? O tym, co on planuje, jak to będzie rozbudowywał. On zdradza nam tajemnice, sekrety. W związku z tym przemodelowałem troszeczkę firmę i właściwie z wszystkimi klientami po raz pierwszy widzę się ja. Jest to dla mnie bardzo dużym obciążeniem, natomiast no nie udało mi się jeszcze wychować ani zmodelować na tyle klientów, żeby mogła to być forma ankiety, tak? Czy forma tego, że ktoś sobie miał takie widzimisię. Jestem pierwszą osobą, pierwszym kontaktem, który spotyka się z klientami i na bazie moich właśnie doświadczeń, których mam naprawdę całą masę, oceniam tego człowieka, nie tylko pod kątem człowieka, ale jego biznesu, ale także pod kątem, kto w naszej firmie mógłby się nim zajmować, jaki z project managerów. I dlatego też tych project managerów dopieram w taki sposób, żeby każdy był inny. Czyli nie tworzę jakiegoś modelu project managera, ani modelu klienta. Po prostu wiem, że mam menadżerów i mężczyzn, i kobiety, i starszych, i młodszych, i przystojnych, nieprzystojnych, bardziej technicznych, bardziej matematycznych, bardziej do pogadania. I staram się tak dobrać project managera, żeby klient na początek z nim miał już świetną relację, co mi się w tej chwili doskonale udaje. Natomiast no, jestem bardzo mocno, nie ukrywam, zaangażowany w proces obsługi tych klientów. Jak ja rozpocznę, to muszę później już to kontynuować. I często się troszeczkę, często bardzo jak gdyby zaplatam się w taką pętlę, która niestety zaczyna się powoli czasowo zaciskać dla mnie, bo klienci chcą tylko ze mną rozmawiać. Dlatego jest bardzo ważne wychowanie tego średniego szczebla w firmie, ludzi nie tyle kompetentnych pod względem zawodowym, a ludzi, którzy potrafią w taki właśnie sam sposób budować relacje. Notabene kiedyś zaproponowałem moim project managerom, do których miałem pretensje, że się nie spotykają z klientami, że nie budują tych relacji, 1500 zł co miesiąc na wydatki związane z kolacjami. I przez rok czasu nikt się z nikim nie spotkał ani razu. I tak zastanawiałem się, czy ktoś nie chce za darmo sobie iść zjeść kolacji, tak popić wina, no to jakiś skandal jest. I tak dochodząc, jak gdyby analizując, jakie mogą, jak gdyby, gdzie tkwią przyczyny, wydaje mi się, że mimo wszystko ludzie boją się kontaktu z drugą osobą, często na takich jakichś wyższych stanowiskach. Jest ten lęk przed autorytetem, o tym, o czym będziemy gadali z jakimś facetem obcym przez 4 godziny, tak, przy kolacji. O czym ja będę rozmawiał. I dlatego, cofając się jak gdyby wstecz, zauważam, że jednak bardzo ważne jest, żebym ja też brał udział w rekrutacjach pracowników. Ja wiem, że to jest ciężkie, tak? Bo mówię, ja w tej chwili zatrudniam 90 osób, pan Albert 2000. Czy jestem nadal w stanie brać udział w rekrutacjach? Muszę to robić, szczególnie jeżeli jeszcze raz mówimy o tych menadżerach średniego szczebla. Ja muszę z tymi po prostu ludźmi usiąść i najnormalniej porozmawiać. Ja po prostu odrzucam CV, ja nie patrzę w ogóle w żadne CV, nie mam przed sobą żadnych ściągawek. Ja wiem, że jak HR już ich tam do mnie przysłał, to na pewno mam 3 kandydatów. Oni już wiedzą, są inżynierami, znają AutoCAD. Nie muszę ich po prostu o to pytać. Ja z nimi siadam i rozmawiam. Spędzam na tym 20 minut i staram się po prostu pytać, co on robi, czym się zajmuje. On musi mnie po prostu najnormalniej w świecie urzec. Musi mówić szczerze, ma o sobie opowiedzieć, czego oczekuje, czego pragnie. I tutaj doszukuje się tych cech, które nie da się w jakiś sposób zmodelować. Tą troskę o klienta, no myślę, gdzieś tam Państwu opowiedziałem wcześniej, na tym to wszystko polega, ale to jest ten właśnie model tego DJ-a, który nie przychodzi z gotowym setem, tylko patrzy, pyta się, co chcecie, żebym grał. Może tak, które banalnie to brzmi, ale to jest dokładnie to samo. Czyli kiedyś byłem na takim poziomie, że obsługuj klienta, kiedyś mój ojciec tak mądrze powiedział, obsługuj, pamiętaj, synu klienta, tak byś sam chciał być obsługiwany. Mówię, kurczę, tata tam dobrze gada. Super, nie? I tak sobie to wbiłem do głowy, że 20 lat tak zasuwałem. Ale jak stworzyłem te wartości, to mówię teraz tak. Obsługuj klienta tak, jak klient chciałby być obsługiwany przez ciebie. I to jest właśnie ta różnica tej troski o klienta. Jest wyższy poziom. Ciężko to zrozumieć, to nie da się tego zankietować. Wysłać project managera, tu masz ankietę, zadaj mu pytania i na podstawie odpowiedzi podejmiemy decyzję, czy firma się w ten projekt zaangażuje. Na pewno mówimy tutaj o relacjach. Jest to niesamowita sprawa,
No myślę, no kiedyś może do jakiejś książki usiądę, chociaż z drugiej strony naprawdę to nie jest do zdefiniowania. To po prostu trzeba przeżyć swoje życie, trzeba się otworzyć, trzeba słuchać i tutaj ciężko nawet w tych tematach radzić, ale mówię, polecam skupienia się na menadżerach średniego szczebla. Oni są wiodący, kluczowi do tego, żebym ja na przykład nie musiał już z każdym z klientów rozmawiać. Ponieważ chciałem jak gdyby też tych pracowników w jakiś sposób sobie zjednać. To jest też bardzo trudny proces sukcesji, czyli proces, kiedy pracownicy przez lata pracowali w tej formule ojca, który nam mimo wszystko narzucał pewne rzeczy. To, o czym tu mówiliśmy, tak? On decydował za wszystkie, jak ma być. Raczej tutaj nie wypadało się sprzeciwiać. Byłem jedyną osobą, która gdzieś tam mu się przeciwstawiała i dzięki temu być może jakieś pojawiały się nowe pomysły, ale raczej robił to z miłości dla mnie. Synu, dobra, to zrób sobie to lotnisko, zobaczysz, jakie będą później problemy. Byłem uparty, dlatego gdzieś do tego dążyłem, ale byłem też na jednej z konferencji, gdzie poznałem taką panią, która jest szefową firmy Plastfil, pani Iza Wałkowska, rozkręciła też niesamowicie firmę po mamie. Firmę, no można powiedzieć, znowuż podobnie jak tutaj, z dosyć takim no mało ciekawym dla kobiety tematem pod tytułem podkłady kolejowe. Rozkręciła do w tej chwili światowej firmy z oddziałami produkującej dla branży automotive przeróżne rzeczy. I właśnie opowiadała mi kiedyś w takiej też luźnej rozmowie, no też mówię, no musimy gdzieś usiąść na kolacji, kiedyś sobie pogadać po prostu, że miała wielki problem z tym, wszyscy kochali jej mamę, nikt nie chciał jej słuchać. Nie wiedziała, jak tych ludzi zaangażować jak gdyby do tego. Ona powiedziała, słuchajcie, pracowaliśmy tylko w Polsce, teraz będziemy na całym świecie sprzedawali, tak? W związku z tym musimy iść do przodu. Mówili, nie idziemy do przodu, ona mówi, słuchajcie, potrzebuje ludzi, nie? I w związku z tym załoga była przeciwko, żeby zatrudniać nowych menadżerów i ona powiedziała, że w takim razie jestem gotowa, w takim razie z was, znaczy ona powiedziała, że moim zdaniem powinnam zatrudnić nowych menadżerów, tak? Zupełnie nowych ludzi. Matka jeszcze była przeciwko, pracownicy byli zbuntowani, w związku z tym powiedział, dobrze, spróbujmy w takim razie rozpocząć moją ekspansję na bazie waszych kompetencji. Potrzebuję szefa sprzedaży na zagranicę, tak? To będzie zajmował się eksportem, tak? I dotychczasowy szef sprzedaży nie znał języka angielskiego. Proszę pana, no to pan już nie może być szefem odpowiadającym za sprzedaż, tu musimy w tym obszarze kogoś zatrudnić. I jak zrobiła takie naprawdę prezentacje dla załogi, tego, co chce zrobić i czym dysponuje, ludzie zrozumieli, że musi zatrudnić obce osoby. Dosłownie tam chyba 2 czy 3 stanowiska zostały obsadzone przez pracowników istniejących, którzy po 2 latach się wykruszyli, bo po prostu nie byli w stanie dalej się rozwijać, nadążyć za tą dziewczyną. I ma w tej chwili zespół 10-osobowy, który jest całkowicie nowym zespołem. I taką dała mi radę, jak gdyby, przed przyjęciem tej sukcesji. Powiem szczerze, nie widziałem tego, bo tam naprawdę było masę wartościowych ludzi. Ale zacząłem się otaczać osobami, które nowymi nie ukrywam i wiedziałem, że muszę zająć się załogą, czyli muszę dla nich najpierw coś zrobić dobrego, żeby poczuli, że mają nowego jak gdyby szefa i ten szef jest fajny. W związku z tym ktoś mi też poradził, dlatego mówię, te konferencje naprawdę są niesamowicie inspirujące. Ktoś mi poradził, żebym skorzystał z usług takiej firmy E.ON i z firmy HR-owej, taki międzynarodowy koncert HR-owy i zorganizował taką ankietę, anonimową ankietę, którą oni przeprowadzają wśród pracowników i ta ankieta odpowie na pytanie dotyczące tego, czy jak oceniają pracę zarządu, czy strategia, wizja zarządu jest odpowiednia z ich zdaniem, czy szef jest wizjonerem, czy szczebel średniego szczebla pomaga realizować tę wizję. Co ja mówię o tej firmie, jak jestem w domu wśród znajomych, czy wiążę przyszłość z tą firmą. To były anonimowe pytania. Bardzo się bałem tej ankiety. I powiem szczerze, słusznie, bo okazała się rzeczywiście dużą porażką tej firmy. Ta firma prezentuje te wyniki w formie benchmarkingu, czyli byliśmy bardzo ładnie pokazani na tle konkurencji podobnych firm, podobnej wielkości. Byliśmy naprawdę tak nisko poniżej najgorszych firm, że było mi wstyd. Natomiast o tyle fajnie, że ta firma prezentuje też obszary, które są do poprawienia w firmie. Dokładnie dedykuje, wskazuje pozycja za pozycją rzeczy, które trzeba firmie poprawić. Między innymi była tam informacja, oprócz tego, że szef jest fantastyczny, ma super wizję i w ogóle jest najlepszy ze wszystkich, ale jest z nim mały kontakt, czyli krótko mówiąc, kontaktuje się z nami poprzez project managerów. No, nie może tak z nim sobie pogadać, krótko mówiąc, taka była gdzieś wskazówka. W związku z tym takich punktów miałem ze 20 i na każdy z tych punktów przygotowałem tak zwany roczny program, co w tym temacie zrobić. Ludzie mówili, że brakuje ścieżki kariery, nikt z nim miał karierze, nie rozmawia, ludzie zaczęli odchodzić z naszej firmy. Ja brałem ich wtedy na rozmowę, mówią, odchodzą, bo trąbią od 4 lat, że chcą być kierownikiem budowy, a są cały czas inżynierem budowy
I mają firmę, gdzie właśnie idą na kierownika budowy. Ja mówię, no jak, no ale to czemu pan wcześniej nie przyszedł? Mówię, no bo nikt ze mną nie rozmawiał, że mówiłem, jak przyszedłem do pracy, że chcę zostać kierownikiem budowy. Czyli ścieżka kariery i tak dalej, kolejny z elementów. W związku z tym wprowadziłem na przykład otwarte drzwi prezesa. W każdy piątek do mnie od godziny 13 do 15 każdy się może zapisać i ze mną porozmawiać. Fantastyczne narzędzie, muszę powiedzieć. Znowu zabiera mi to masę czasu, ale ludzie zamiast przychodzić mówić, że Kowalski jest głupi, przepraszam bardzo, że ktoś tak się tutaj nazywa, nie miałem jak gdyby takiej intencji, żeby kogoś tutaj obrazić, to mówią właśnie o swoich pomysłach, że ja mam taki pomysł i byłoby dużo lepiej, gdybyśmy coś zrobili tak, a nie inaczej. No, no fenomenalne sprawy. Czasami oczywiście są jakieś pułapki. Ostatnio pracownia projektowa, która rzeczywiście ciężko pracuje, fantastyczni ludzie, kocham tą pracownię, bo to są wizjonerzy tak samo jak ja, z nimi mi się najlepiej rozmawia. Przyszli do mnie z taką prośbą, podpisana petycja wszystkich 20 architektów czy pracowników pracowni projektowej, że chcieliby, żebyśmy wykupili fotel do masażu. Ponieważ oni no są wykończeni, tak, bolą ich plecy. Jak pokazałem to ojcu, a jeszcze wcześniej tam w jednych właśnie założeń było to, że brakuje w firmie miejsca, gdzie można się wyłączyć, zrelaksować, no, no wyciąć, że już robią to Google, inne firmy i tak dalej. I powiedziałem to ojcu, że planuję właśnie stworzyć taki pokój relaksu i wstawimy tam prawdopodobnie fotel do masażu, nie? Ojciec mówi, synu, gratuluję, widzę wielką przyszłość przed tą firmą, daj ludziom jeszcze drinki, pokój, fotel do masażu, salon masażu najlepiej jeszcze stwórz i mamy po firmie, nie? I powiem szczerze, nie kupiłem tego fotela do masażu, mój tata ma rację. Nie zrobiłem już tego pokoju relaksu, bo mówię, no chyba też ma rację. Byłem na takiej konferencji, dlatego mówię, polecam mimo wszystko konferencję, jeżdżenie i przysłuchanie się temu tym case'om. Byłem na jednej konferencji, firm rodzinnych i dokładnie to, co państwu w tej chwili opowiadam, bo tym fotelu do masażu opowiadam. I wstaje taki jeden gość, a wie pan co, ja masuję wszystkich swoich, znaczy ja mam masażystę, który masuje wszystkich pracowników u mnie w firmie. A ja mówię, ale może mam coś bliżej powiedzieć, jak to zorganizowane? I on przy wszystkich mikrofon, przepraszam, mam pana, który przychodzi do mnie na, jak jeszcze fajnie, że akurat z Poznania, czyli z miejsca, w którym mamy swoją siedzibę firmy. Przychodzi taki pan, ustawia swój fotel na masażu, masuje tylko plecy, trwa to 15 minut, bierze 70 zł za godzinę, 4 osoby na godzinę masuje i wszyscy są szczęśliwi, firma jest szczęśliwa, nie? Kochają mnie wszyscy pracownicy. Ja mówię, czy ja mogę prosić o namiar na tego magika? I już masuję wszystkich pracowników, mogę tylko państwu powiedzieć. Wszyscy są masowani, są szczęśliwi. Jak tego kogoś spotykam na korytarzu, to zamiast powiedzieć, nie wiem, dzień dobry, coś, prezesie, naprawdę, masażysta jest mistrzem świata, nie? Kobiety zachwycone, to przystojny facet, silne ręce. No myślę, niektórzy faceci też może nawet pierwszy raz w życiu takie doznania. I są szczęśliwi. Mnie to kosztuje 70 zł na godzinę. Trudno ocenić, czy to jest bankructwo dla firmy, czy firmy na to stać, ale znowu, że jest to myślenie kategoriami, że ci ludzie spotykają się z klientami. Jeżeli to będzie ktoś niezmotywowany, nieszczęśliwy, że pracuje w tej firmie, ja jestem przekonany, że klient to odczuje. W jakiejkolwiek formie. Nie wiem, ktoś będzie budował fabrykę, już ma raz, zbudujemy jedną fabrykę przez 2 lata, później następna za 4 lata, a później jeszcze za następne 10 lat zbudujemy 5 zakładów. To mój taki projekt, że powie, pan tu jakieś 20 latach, nie wiem, czy ja tu będę za miesiąc jeszcze pracował. No to klient to czuje, że tu nie ma energii, ta firma nie działa, jest chora od wewnątrz. W związku z tym postawiłem tą firmę od wewnątrz, wprowadzając przeróżne rzeczy. Nie chcę tu o wszystkich sprawach mówić, ale z takich ciekawszych, oczywiście programem Mam Talent, programy rodzinne, elastyczny czas pracy, o który bardzo ludzie prosili. Elastyczny czas pracy na przykład. No tak samo dla mojego ojca najważniejszą rzeczą było przyjść o godzinie 8 rano do firmy. Na tym polega dyscyplina. Przychodzi się na 8 rano, kto nie potrafi przyjść na 8 rano, to nikt nie będzie dobrym pracownikiem. A rzeczywiście chociażby korki komunikacyjne, to, że ludzie dojeżdżają często prawie godzinę do firmy, wydaje mi się, że powinno spowodować zupełnie inny sposób naszego myślenia. Oczekujmy od nich raczej wyników. Stwórzmy warunki pracy takie, które odpowiadają ich filozofii, czyli muszą najpierw zawieźć, nie wiem, dzieci do przedszkola. O tej godzinie jest im łatwiej przyjechać, czy o innej godzinie trudniej. Nagle ludzie na drzwiach otwartych prezesa mówią, że ja mam chorego brata i w piątki nie ma się kto nim opiekować, czy mogę w piątki mieć home office. Otworzyłem się na to i też widzę, zmieniło to bardzo, bardzo podejście ludzi do pracy, że ta praca jest, jak gdy mają tu przyjść, jak wszystko już zrobią w domu, mają przyjść, usiąść, się skupić, tak, popracować. Jak się spieszą, chcą wyjść w połowie dnia, niech wyjdą, ale przyjdą jutro, dokończą czy dokończą w domu. Wiadomo, nie w każdej firmie można to zastosować, dlatego to też nie jest reguła, natomiast
inne spojrzenie na pracowników, że oni mają też swoje życie, wydaje mi się, jest bardzo cennym taką wskazówką, która powoduje, że ludzie zupełnie inaczej na to patrzą. Ja może tu do tego się jeszcze cofnę, ale coś Państwu chciałem pokazać. No dobrze. Mówiliśmy o relacjach. Kolejny slajd, także nie przerobiłem tego slajdu, miałem od razu tak przygotowany. Przepraszam bardzo, chyba to było tak, to jest druga wartość, budowanie partnerskich relacji z pracownikami. Trzecia, budowanie partnerskich relacji z całym otoczeniem biznesowym. I to jest to coś, gdzie często popełniamy błąd. W naszej firmie bardzo źle byli traktowani podwykonawcy. Jak mówiłem, jesteśmy generalnym wykonawcą, często korzystamy z usług podwykonawców. I te firmy rzeczywiście były katowane przez kierowników budów, przez inspektorów, prace nieodbierane. Ja bardzo mało jeździłem na budowy. I powiem szczerze, też rozpocząłem swoją tą przygodę podróż po budowach, zacząłem rozmawiać z ludźmi i powiem szczerze, to co się dowiedziałem, stwierdziłem, że w takiej firmie sam nie chciałbym pracować, nie chcę być prezesem takiej firmy, jeżeli do mnie przychodzą takie sygnały o tym, jak są traktowani podwykonawcy. Prawie wszystkimi największymi się spotkałem, wszystkich jeszcze raz przeprosiłem za dotychczasową współpracę i stworzyłem zupełnie nową formułę współpracy z podwykonawcami, nie chciałbym zbyt wiele o tym mówić. Natomiast ta wartość mówi także o tym, że bierzemy czynnie udział w różnego rodzaju organizacjach, jakieś polsko-indyjskie izby, na przykład polsko-hinduska izba, do której musieliśmy jak gdyby natychmiastowo zostać dopisani, czy inne organizacje, w których też jestem aktywny, nie biorę pieniędzy za to, że gdzieś tam uczestniczę w różnego rodzaju wykładach czy na uczelniach. Jest to czas, który jest mi zabierany, ale uważam, jest to bardzo cenne, żeby już ze studentami dzisiaj rozmawiać o tym, co chcielibyśmy zrobić. I taka dla mnie najważniejsza wartość, która otwiera mi furtkę w tej firmie, czyli że to, co robimy, to, co robi ta firma, nie ma być tylko, żebyśmy robili to dla nas, to, o czym kiedyś mówił ojciec. Ma być po to, żeby dzięki naszej pracy rozwinęło się polskie budownictwo i żeby miało to wielki wpływ na, moim zdaniem, świadomość ludzi, jak ważne są budynki dla naszego zdrowia i życia. I to jest mój cel. I tym się zajmuję od praktycznie 5 lat. To mi dało właściwie odpowiedź na każde pytanie. Chcę wybudować jakiś smart parking w jakimś mieście. Zarząd mówi, ale przecież my parkingów nie budowaliśmy. Mamy chwileczkę. Chcemy rozwijać te miasta, nie ma parkingów, to ma być tak zrobione inaczej. To jest jak gdyby odpowiedź na to, do czego te wartości. Nie chcę o tym mówić, jestem dzięki temu od razu w tej chwili w jakichś radach programowych. Smart City to jest mój w tej chwili taki topowy projekt. Czyli nie przemysł, ale miasto. Jak ratować miasta przed tym, co się w tej chwili tam dzieje, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, o trafik, o jakim fatalnym stanie są budynki. To jest mój cel, żeby zacząć tego typu realizacje przeprowadzać. W związku z tym jestem szefem w wielu komisjach, jestem nawet w tej chwili w Ministerstwie Energii ekspertem przy takim programie autonomicznych, rejonów energetycznych. Muszę też trochę podziałać, żeby od tamtej strony to wszystko wróciło, jak gdyby. Nie chcę tu się zbyt długo o tym zatrzymywać. To jest ta aktywność zarządu, to co mówiłem, imprezy, pikniki rodzinne, konstrukcja firm rodzinnych. Nie mamy zbyt wiele czasu, niestety będę musiał też trochę to poskracać. Nie mogę o tym zbyt wiele opowiadać, natomiast konstrukcja firm rodzinnej, krótko mówiąc, jest po to, że jakby mi się coś w tej chwili stało, moimi następcami w tej chwili jest mój syn i moja córka. Córka ma 17 lat, syn 10, także to jest daleka droga, żeby mówić o tym, żeby przejęli tą firmę. W związku z tym konstrukcja definiuje, co by się stało, gdybym, nie wiem, jadąc do domu zginął w jakiejś katastrofie samochodowej. Tak? Kto się nagle zajmie firmą? Ona definiuje tylko to, że na przykład stworzymy jakąś radę dyrektorów, którzy muszą zgodnie z wartościami dalej kontynuować pracę firmy, ale także definiuje, kto będzie mentorem, który zajmie się moimi dziećmi, żeby próbować ich wprowadzić do tej firmy, dać im szansę w jakiś delikatny sposób. Także jest to bardzo cenny dokument. A tutaj krótka informacja o tym, że przeprowadziliśmy dokładnie 2 tygodnie temu tą samą ankietę, o której Państwu opowiadałem, o tym, że nasza firma była beznadziejna w 2015 roku. To jest ankieta dosłownie sprzed 2 tygodni. To jest ta firma AON, która to przeprowadza. Przy okazji polecam Państwu, bo naprawdę jestem z tego zadowolony. Mogę tutaj w kuluarach też opowiedzieć o tym, jak to przebiegało, ile to kosztuje i tak dalej. Proszę zobaczyć wynik firmy w 2016 roku, naszej firmy. 73% jako angażujący się przywódcy na 72% najlepsi pracodawcy w Polsce. Kultura wysokich wyników. Tutaj trochę 68 najlepsi, my 61. Wiarygodna marka pracodawcy, 80 na poziomie najlepszych pracodawców w Polsce. Jestem za 2 tygodnie zaproszony do Warszawy na uroczystość, na której odbiorę nagrodę, bo już wiem,
najlepszego pracodawcy w Polsce. Powiedzmy, będzie to prawdopodobnie grupa pracodawców, nie będę chyba tam sam, natomiast to jest coś, co mi się udało w rok czasu w firmie zmienić. I to znowu była anonimowa ankieta, były dokładnie te same pytania. Tutaj był poziom naszych wyników w 2015 roku, 30%, 20% czy 18%, 31%, to są aktualne wyniki. Możecie chociaż tak krótko Państwo poczytać, żebym o tym nie opowiadał, bo nie mamy czasu, czego dotyczyły te wskaźniki, o czym w ogóle mówimy, jak to jest bardzo ważne i istotne. Żeby porozmawiać trochę o inwestycjach, dobrze, bo myślę, to może być dla Państwa bardzo ciekawy temat. Opowiem o moim w tej chwili krótko projekcie, który być może Państwa zainspiruje, szczególnie tych, którzy myślą o budowie obiektów biurowych pod wynajem, że obiekty typu smart building mogą być w tej chwili obiektami najbardziej pożądanymi przez najemców, ponieważ o tym myślałem od dawna namawiałem na to klientów, nie udało mi się w wielu przypadkach osiągnąć tego celu, postanowiłem wybudować taki obiekt, po prostu showroom. Budynek, który jest showroomem, który w jednej części jest budynkiem biurowym, w drugiej części jest halą produkcyjną, czyli coś takiego, co powiedzmy łączy pewnego rodzaju biznesy. Można mówić też o budynku, który, o hali powiedzmy pod wynajem, tak? Ten budynek powstał w ubiegłym roku, mieści się w Swarzędzu koło Poznania. Jest to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej budynek zeroenergetyczny z amerykańskim certyfikatem LEED. Jest to certyfikat zrównoważonego budynku na poziomie platinum najwyższym. Mimo, że ten budynek może aż tak efektownie nie wygląda, jest to unikalny budynek w Polsce, do którego przyjeżdżają klienci i w tej chwili moja sprzedaż no, wygląda tak, że będę musiał zatrudnić następne rzesze pracowników, żeby obsłużyć wręcz tematy, o których w tej chwili rozmawiamy, bo dużo łatwiej jak z klientem rozmawiać, niż kiedy jest ta forma showroomu. Mówiliśmy też o startupach, także najpierw coś pokażcie, a później dużo łatwiej nam będzie powiedzieć, że okej, wybraliśmy właściwą firmę, właściwą drogę. Nie mogę się też skupić z uwagi na brak czasu na szczegółach, na orientacji budynku względem stron świata, co jest bardzo istotne przy pozyskiwaniu energii elektrycznej. Nie mam też zbyt dużo czasu, żeby Państwu opowiedzieć o szczegółach tego budynku, jak został on wykonany, ani o rozwiązaniach smart, które zostały tam zastosowane. Przez chwilę chociaż można poczytać. Natomiast powiem o jednej rzeczy. Planując ten budynek jeszcze 5 lat temu, jak pracowałem z ojcem, celem tego budynku było stworzenie zielonego budynku, budynku zrównoważonego. Kiedyś to było bardzo modne słowo i do tego jak gdyby zmierzałem od samego początku. Natomiast w trakcie realizacji zauważyłem, że w ogóle nie mówimy o ludziach, którzy tam mieszkają. Czy ja się zacząłem uczyć, jak ważni są pracownicy, czy nie powinniśmy trochę w tym innym kierunku pójść. I ten kierunek smart buildingu bardzo mi się spodobał. Dla mnie jest to wtedy właśnie budynek, w którym nie tylko ludzie, nie tylko smart to jest budynek optymalny, ekonomiczny, wbudowany w sposób taki, że wszędzie jest blisko, ale przede wszystkim budynek, w którym ludzie, którzy przebywają, mają kapitalne warunki do tego, żeby być zdrowsi, produktywniejsi, żeby mieli stworzone warunki do tak zwanego co-creatingu, co-workingu, żeby budowali między sobą relacje i żeby na koniec dnia, jak gdyby oni będąc tam, spędzając czas, wpływali na lepszy rozwój firmy. I teraz to coś spowodowało, że budując showroom stworzyłem nową strategię firmy. Za chwilę powiem Państwu o takim sloganie, tak? czy takim nazwijmy to myśli naszej firmy, którą będzie w tej chwili nam przyświadczała przy wszystkich realizacjach. Co myślę z punktu widzenia budownictwa, to jest to, o czym mówiłeś tutaj wcześniej, że ktoś, tylko DJ chyba coś takiego może wymyślić. Bo to hasło, proszę Państwa, brzmi Buildings make you better. Nie wiem, czy ktoś rozsądny z dziedziny budownictwa kiedyś wpadł na taki pomysł, żeby budynki czyniły cię lepszym, ale myślę, że za chwileczkę Państwu to w jakiś sposób udowodnię. A wszystko to dlatego, że tworząc ten budynek uzyskaliśmy jak gdyby na szybko wszystkie odpowiedzi na pytania, które sobie zadaliśmy, czyli dlatego ten budynek dostał ten certyfikat, bo certyfikat dopiero został nam wręczony miesiąc temu. Certyfikat przyznawany jest budynkowi po roku czasu, jak sprawdzimy, czy wszystko tam działa tak, jak założyliśmy, czyli tyle zaoszczędzamy energii, tyle produkujemy chłodu i tak dalej, i tak dalej. I teraz, pomimo, że wyniki są genialne, tak jak powiedziałem, poziom platinum jest to najwyższy poziom dla tego typu budynku, który otrzymaliśmy, czyli niższe zapotrzebowanie, ograniczenie energii związanej z oświetleniem, kosztów chłodzenia, zużycia wody i tak dalej, to wszystko się zgadzało. Ale jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, która po prostu przebiła wszystkie wyniki i otworzyła mi w ogóle oczy,
to, że zmniejszyła nam się absencja chorobowa pracowników o 60% rok do roku. Tej samej firmy, co pracowała poprzednio w starym budynku i tej, która przeszła do tego budynku. 60%. I teraz na krótko, na czym to polega? Oczywiście oprócz tego, że stworzyliśmy biura w takiej nowej formule Next Office, też nie chciałbym zbyt dużo o tym mówić, ja mogę zresztą tutaj opowiadać godzinami o tym, ale formule właśnie, która tworzy takie przyjazne środowisko do spotykania się, do pracy w różnych miejscach, hot deski, czyli stanowiska nieprzypisane do danej osoby. Jest to bardzo modne w tej chwili, tak zwany sharing, dzielimy swoje miejsca. To powoduje, że codziennie być może z kimś innym będę siedział przy stole i znowuż pogadam, spotkam się z kimś albo dowiem się czegoś ciekawego do osoby, z którą dawno już nie rozmawiałem. Zupełnie inne spojrzenie na to, ale to na pewno nie przyczyniło się do mniejszej absencji chorobowej pracowników. To, co zrobiliśmy w tym budynku, do czego nas trochę namówili właśnie amerykańscy eksperci z tej certyfikacji lidowskiej, żebyśmy zrobili coś więcej, jeżeli chodzi o oczyszczanie powietrza. Czyli krótko mówiąc, wszystkie meble, materiały wykończeniowe, które są w tym budynku, nie zawierają tak zwanych lotnych związków organicznych. Czyli to jest to coś, co czasami spotyka nas, kiedy wchodzimy do nowego budynku. Mówimy, ale tu pachnie nowością. Ta nowość, proszę Państwa, to właśnie chemia. To są te dodatki chemiczne. I teraz wyobraźmy sobie krzesło, które na przykład jest pełne takich lotnych związków organicznych i na tym krześle cały czas przebywamy. Ono przez jakiś czas być może w jakiś sposób zmniejszy jak gdyby tą emisję, ale ono cały czas powoduje osłabienie naszego zdrowia. Czyli powiedzmy, mamy środowisko neutralne, tak? Bo tym środowiskiem jeszcze tej absencji chorobowej na pewno nie osiągnęliśmy. Mamy neutralne środowisko jako bazę. Teraz, w każdym pomieszczeniu mamy czujniki CO2. Jak wiecie Państwo, czujniki CO2 wpływają, my siedząc na tej sali, pobieramy tlen, wydychamy dwutlenek węgla. I ten poziom CO2, znowu zgodnie z amerykańskimi normami ASHRAE, musi być mierzony, żebyśmy zgodnie z tym poziomem dostarczali więcej świeżego powietrza. I my tak dokładnie robimy. Dostarczamy więcej świeżego powietrza, ludzie są bardziej produktywni, świetnie się czują w tych przestrzeniach. Ale teraz na zewnątrz koło naszego budynku przebiega trasa szybkiego ruchu, wręcz autostrada. I było tutaj bardzo duże zagrożenie, że to świeże powietrze nie będzie tak naprawdę świeżym powietrzem. W związku z tym zastosowaliśmy specjalną nanotechnologię fińskiej produkcji, która usuwa z powietrza wszelkiego rodzaju drobinki, nanocząsteczki, pyły trafikowe, pyły energetyczne, wirusy, bakterie. Powietrze jest krystalicznie czyste. I teraz z tej perspektywy fazy projektowej widzę, że to przyczyniło się przede wszystkim do tak fantastycznej kondycji zdrowotnej i świetnej percepcji produktywności pracowników. Tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie o tym budynku w tej chwili opowiedzieć, bo tutaj wiem, że czas mu już dobiega końca. Całym budynkiem oczywiście zarządza system BMS, o którym też nie chciałbym zbyt wiele w tej chwili opowiadać. To jest ta fińska technologia oczyszczania powietrza. Powiem tylko tyle, że tak mnie to zainspirowało, że rozpocząłem w tej chwili próbę stworzenia pierwszego produktu, który miałaby moja firma, czyli produktu, mówiąc krótko, urządzenia. Firma budowlana za chwilę być może wymyśli produkt, który będzie sprzedawany może na całym świecie, poprzez dystrybutorów. I będę z panią Izą jeździł wspólnie na wycieczki, będziemy odwiedzać naszych dystrybutorów, będziemy sprzedawali urządzenia. Ponieważ rozpoczęliśmy badania tego właśnie systemu w szkołach. Muszę powiedzieć, że jestem przerażony tym, co widziałem w tej chwili w szkołach, jaka tam jest jakość powietrza. Na małych przestrzeniach siedzi 25 dzieci plus wykładowca. Przy zamkniętych oknach na wentylacji grawitacyjnej jest to porażka. Te dzieci nie są w stanie w ogóle funkcjonować, ani się ruszać, ani oddychać, ani w ogóle przyswajać wiedzy. Psychologowie, obserwując dzieci, stwierdzili, że to jest naturalne. Dziecko po 10 minutach się po prostu już wierci. W związku z tym jest zalecenie do nauczycieli, żeby w pierwszych 10 minutach mówili najważniejsze rzeczy, bo później tak już nie będą słuchali. A czy ktoś pomyślał, że to może jest kwestia jakości powietrza? Ten pomysł 1000 szkół na 1000-lecie Polski doprowadził do tego, że mamy wszystkie szkoły murowane, w których jeszcze to są obiekty pod konserwatorem, czyli nie można tam specjalnie zmieniać ani fasady, ani izolować, ani przerabiać okien. Jest to wielki, wielki problem. W związku z tym wpadliśmy na pomysł, że można stworzyć być może urządzenie, które by było czymś, co się wstawia, gotowym urządzeniem, które stawia się do tego typu pomieszczeń, które jednocześnie i mierzy poziom stężenia CO2, i dostarcza więcej świeżego powietrza i to powietrze oczyszcza. Jest to taki pewien automat, tak? Bo teraz musiał być do tego skonstruowany jakiś BMS. Pracujemy nad tym projektem, trochę Państwu tu zdradzam, ale być może jest to znowuż kierunek rozwoju naszej firmy, który sam nie wiem, do czego jeszcze może tak na koniec doprowadzić. Tutaj jest
widok na ten Next Office. Next Office, krótko mówiąc, jest to system, który przewiduje, jakie będą trendy obowiązywały w biurach za 20 lat na przykład. Jak będą ludzie się zachowali, jak będą się poruszali. Już na dzień dzisiejszy to, co powiedziałem, bezprzewodowy telefon, bezprzewodowy laptop powoduje, że nie jesteśmy przywiązani do biurka. Tak? Możemy mieć spokojnie hot desk, możemy sobie usiąść gdziekolwiek i popracować. W związku z tym jest to już na dzień dzisiejszy duża rewolucja. Nie ukrywam, że pracuję nad strefą relaksu. Króciutko może jeszcze o tej technologii. Generalnie też nie mam w tej chwili zbyt wiele czasu, żeby Państwu to prezentować, natomiast powiem tylko jedno, że to, co właśnie przechodzi przez te filtry HEPA, czyli przez ten zwykły system filtracji, dostaje się do naszych płuc, do układu krwionośnego. W związku z tym mówimy naprawdę o drobinkach, nanocząsteczkach. Najgorsze jest to, że polskie miasta są w Europie w tej chwili najbardziej zanieczyszczone. Kraków jest to po prostu porażka. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jest z Krakowa, może to w jakiś sposób potwierdzić. Przepraszam, brzydko powiedziałem, nie chodzi o porażkę, ale w sensie, że jest bardzo zanieczyszczonym miastem. Tutaj widzimy, że cztery miasta polskie są w pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, między innymi właśnie Kraków, gdzie to stężenie zanieczyszczenia przekracza wszelkiego rodzaju dostępne w ogóle normy, tak? Co ciekawe, przekracza normę europejską, to już jak gdyby na dzień dobry, mamy tutaj normę europejską, tutaj jest Kraków, która jest o połowę większa, czy mniej restrykcyjna niż norma amerykańska, tak? A norma WHO jest tutaj, WHO. W związku z tym jest to wielki problem. Na dzień dzisiejszy miasto Kraków, no myślę, walczy z tymi rzeczywiście niskoemisyjnym zanieczyszczeniem powietrza, z tymi kotłowniami, z tym paleniem oponami, ale jest to temat naprawdę morze i dopóki nie oczyści tego powietrza, rzeczywiście Kraków jest taki w takiej ustuwany, w takiej nietce, ciężko tam przewietrzyć to miasto. W związku z tym być może pomysłem byłoby skupienie się na tym, żeby oczyszczać powietrze w budynkach, bo ludzie jednak 90% swojego czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, a nie na dworze. Jak gdyby tu w tym kierunku nie poszły żadne ruchy, na dzień dzisiejszy jest aplikacja, która funkcjonuje wśród mieszkańców i jest takie urządzenie, aplikacja, która pokazuje właśnie, jakie jest zanieczyszczenie powietrza, czy jest rekomendowane wyjście na spacer, czy nie. Czy to jest rozwiązanie smart? Nie wiem. Na pewno podnosi to świadomość ludzi co do zagrożeń, natomiast jest to rzeczywiście bardzo duży problem. Ja nad tym problemem pracuję i na pewno go rozwiążę, bo taki postawiłem sobie cel. Przynajmniej w tym budynku już go rozwiązałem i myślę, że tym krokiem, badaniami w szkołach, ich wynikami będę rozwijał cały czas ten projekt związany z jakością powietrza w ramach takiego projektu Smart School. To są moje dzieciaki. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę. Natomiast na koniec chciałem Państwu puścić króciutki film, dosłownie 3-minutowy, o tym budynku, ponieważ nie mówiłem o nim zbyt dużo. Myślę, że ten film Państwu pokaże, czy to sformułowanie, że building makes you better, może być rzeczywiście kierunkiem, wyzwaniem dla naszej firmy, żeby w taki sposób i rozmawiać z klientami i takie budynki, żeby powstawały w naszym kraju, w Polsce. Jeszcze raz bardzo dziękuję.